Cześć racuchy! Chciałem nagrać szybki odcinek na temat moich refleksji dotyczących dorosłości i tego, czym różni się od dorastania. Ale żeby nie pisać jedynie z głowy, postanowiłem zrobić mały research i trafiłem na niesamowitą książkę dr Lawrence Steinberga Age of Opportunity, czyli Wiek Szansy, nazywaną najlepszą książką o dojrzewaniu. I wow, serio, muszę wam opowiedzieć parę rzeczy, które się z niej dowiedziałem, bo myślę, że mogą wam ubić kiepały. I to był najgłupszy synonim, jaki znalazłem do rozwalić mózgi, czy też głowy. Ile trwa dorastanie? Czy naprawdę trwa coraz dłużej? Kiedy się rozpoczyna? Kiedy kończy? I dlaczego słodycze smakują najlepiej, gdy masz 13 lat? To wszystko już za chwilę, a wy pamiętajcie o subskrypcji. Wpadnijcie też na Facebooka, na moją grupę Ryryry Acuszki. Pogadamy, będzie fajnie. Poza tym umówmy się, że jeżeli coś w tym odcinku naprawdę ubije ci kiepałę, czyli bardzo się spodoba, to udostępnij go. Będzie mi bardzo miło. Wiecie, kiedy odkryto dojrzewanie? To znaczy, kiedy ludzie skumali, że to nie jest tak, że jesteśmy dziećmi i nagle magicznie zamieniamy się w dorosłych? Strzelcie, ale w głowach. Niedawno oglądałem sobie wywiad z Kenem Wilberem. Filozof, gość, który napisał m.in. krótką historię wszystkiego, 155 IQ, ogólnie niewiarygodny mózg. I on w pewnym momencie mówi coś takiego, że dojrzewanie to jest całkiem nowoczesny koncept, bo powstało 100 lat temu. Co? W ramach ciekawostki, Wilber wspomniał o tym dlatego, że w historiach Mesjaszy, proroków Jezusa, Mahometa, Buddy, nie ma nic o dojrzewaniu, bo po prostu jeszcze o nim nie wiedziano. I faktycznie o Jezusie jest parę historii, gdy jest dzieckiem, na przykład gdy zostaje sam w świątyni i naucza kapłanów, ale nie ma nic o Jezusie nastolatku, o jego okresie buntu, o pierwszych imprezach. A to mogłoby być ciekawe, zakładając, że wiecie, woda, wino. Ale poważnie. Oczywiście każdy wiedział, że ludzie rosną do pewnego wieku, ale że coś się zmienia w głowie... Nie, kiedyś miałeś 8 lat, byłeś dzieckiem, a potem nagle 9, puf, i już mogłeś pracować w kopalni i przepychać się tymi małymi tunelami, w których nie mieścili się już ci więksi dorośli. Formalnie w psychologii dojrzewania jako osobny okres w życiu pierwszy raz wyszczególnił G. Stanley Hall w swojej publikacji o tym samym tytule w 1904 roku. Czyli Wilber nie przesadził, że ma 100 lat. Ale to było tylko ciekawostka na początek. Zacznijmy od prostego pytania. Ile trwa dojrzewanie? 5, 7, 10, 15 lat? No dobra, to może inaczej. Kiedy przestajemy być dziećmi, a stajemy się młodzieżą? 11, 12? No na pewno coś koło tego, bo wtedy jesteśmy już nastolatkami. No ale kiedy stajemy się dorośli? 18? Niby technicznie możemy kupić alkohol i zagłosować w wyborach, ale no chyba nie nazwiemy takiej osoby dojrzałej. To co, 20? 21? Może 24 albo 25, bo to koniec studiów, albo 28, bo to wiek, kiedy wyprowadzamy się od rodziców w Polsce średnio. Co to w ogóle znaczy dorosłość? Dochody, mieszkanie, małżeństwo? Jak widzicie, ciężko jest nam mierzyć koniec dojrzewania, ale wbrew pozorom całkiem łatwo jego początek, ponieważ łączy się z konkretnymi zmianami w naszym ciele i rozpoczęciem dojrzewania płciowego. Zwiastunami są pierwsza miesiączka u dziewczyn i mutacja u chłopców. Dlatego mówi się, że dojrzewanie zaczynamy w biologii, a kończymy w kulturze. Wiecie też pewnie, że u dziewczyn ten proces rozpoczyna się trochę około roku wcześniej. No dobra, no to ile trwa dojrzewanie? Może słyszeliście, że dojrzewamy obecnie dłużej w historii. I to prawda. Według dr Steinberga obecnie zajmuje to około 15 lat, więc całkiem sporo. I najprawdopodobniej większość widzów tego filmu nie jest jeszcze w pełni dorosła. Albo nie czuje się dorosła. I w sumie tego jestem ciekawy. Napiszcie mi proszę w komentarzach, tak nie, czy czujecie się dorośli i pytanie dlaczego. I teraz czas na kolejne pytanie. Skąd możemy wiedzieć, że kiedyś dojrzewanie trwało krócej, skoro nawet nie wiedzieliśmy, że istnieje? Otóż jest to możliwe i serio bardzo ciekawe. Zacznijmy od prostszej rzeczy, czyli danych dotyczących wejścia w dorosłość. Spośród ludzi mieszkających w USA i mających 23 lata w 1966, 80% nie było na studiach. Większość radziła sobie już bez pomocy finansowej rodziców, potrzebowało jej tylko 30% i to w 1/5 dochodu. 2/3 mieszkała samemu, 3/4 pracowało full time, 1/3 była już po ślubie. A teraz dla porównania rok 2002. 1/3 wciąż studiuje, praca full time 60%, ale połowa mieszka z rodzicami i 2/3 potrzebuje ich pomocy finansowej. Ponad połowa potrzebuje od nich przynajmniej 20% swoich dochodów. Po ślubie 1/6. Zatem dojrzewamy później i to pewnie nikogo nie dziwi, ponieważ młodym ludziom jakoś nie spieszy się, żeby wchodzić w dorosłość. Wystarczy posłuchać rapu. Mówi, słucham mi, że nigdy nie dorosnę. Tyle, miałeś być odpowiedzialny. Mamo, wie!
rozpieszczonym dzieciakiem. I to, że wejście w dorosłość się oddala, można sprawdzić chociażby na podstawie danych, kiedy ludzie brali śluby, bo takie dane mamy. I na początku XX wieku średnia wynosiła 22 lata. Ale znacznie ciekawsze jest to, że dzieciństwo wydłuża się też na początku. Być może słyszeliście, że dzieci coraz szybciej dorastają. I ja zwykle miałem wrażenie, że to jest takie gadanie starych ludzi, którym coraz szybciej biegnie czas. Poza tym, no wiecie, tą kulturową część można sobie przesuwać, bo w różnym wieku się wyprowadzasz i tak dalej. Ale no biologia to jest przecież co innego. Tak myślałem, ale okazuje się, że biologię też można sobie zmienić. I to tworzy pewne problemy. Wiemy, że ślub może być dobrą orientacyjną datą rozpoczęcia dorosłości, którą od lat zapisujemy w dokumentach. Jak natomiast wygląda sprawa z początkiem dojrzewania? U kobiet będzie łatwiej, ponieważ pierwsza miesiączka to jest spore wydarzenie i lekarze mają historyczne dane w tej sprawie. W 1860 roku pierwszą miesiączkę kobiety miały średnio w wieku 16 lat. Na początku XX wieku w wieku 14-15. Wiedząc przy tym, że ślub brano wtedy w wieku 22 lat, daje nam to dojrzewanie długości 7 lat. Ale od tego czasu wiek spadał co 10 lat o średnio 3-4 miesiące. I dziś połowa dziewczyn ma już pierwszą miesiączkę przed 12 urodzinami. Zatem trudno się dziwić, że róż euforii jeszcze nie jest pełnoletnia, a już była po odwyku. Niby zmiany w naszym organizmie trwają tysiące lat, więc co tłumaczy tak drastyczne obniżenie wieku w około 160? Zanim się dowiecie, powiem wam jeszcze, jak sprawdzili to u chłopaków, ponieważ to jest dość zabawne. Przez chóry. Gdy prowadzisz dziecięcy chór, dość istotne jest dla ciebie, kiedy chłopaki zaczynają mutować. Więc zmienia się głos. I tak w XIX wieku mutacje przechodzono średnio w wieku 18 lat. W latach 60. 13. A dzisiaj często zaczyna się, gdy masz już 10,5. Rozumiecie? Warto przy tym pamiętać, że miesiączka u kobiety jest bliżej końca dorastania płciowego, a mutacja u chłopców na początku. Ale mówimy tutaj o średniej. Steinberg w książce podaje przykłady chłopaków, którzy zaczynają dojrzewać w pierwszej klasie podstawówki i dziewczyn, które jeszcze w przedszkolu. No dobra, ale jakie są powody wcześniejszego rozwoju płciowego? Pierwszy jest dość prosty. Lepsze odżywianie. W każdej kulturze zaobserwowano, że dzieci z odpowiednią ilością witamin i materiałów dorastają szybciej. Super. Sam znam dziewczynę, która przez anemię nie miesiączkowała aż do 17 roku życia. Ale już od jakiegoś czasu dostarczamy większości dzieci odpowiedniej ilości jedzenia. Zatem dlaczego ten proces wciąż postępuje? I teraz uwaga, trzeba się na chwileczkę skupić, ale pod koniec obiecuję, że wszystko ułoży się w logiczną całość jak u biologicznego Almodovara. Zwykle z dojrzewaniem kojarzy nam się wydzielanie hormonów. Dobrze, plusik. Ale coś musi wydać narządom płciowym sygnał, by zaczęły to robić. Tym sygnałem jest pojawienie się proteiny zwanej kispeptydą. Na początku na jej produkcję wpływają dwa hormony, melatonina i leptyna. Melatoninę pewnie część z Was może kojarzyć, to jest ta substancja odpowiedzialna za uczucie senności. Wytwarza się w naszym organizmie, gdy słońce zachodzi i dostajemy sygnał, że czas spać. No chyba, że w okolicy mamy jakieś ostre światło, takie jak telefon, telewizor albo komputer. Dlatego, żeby dobrze spać, powinno się odłożyć telefon, przynajmniej na pół godziny przed snem. Leptyna to z kolei hormon wydzielany głównie przez komórki tłuszczowe. Zatem im jesteś grubszy, tym masz więcej leptyny. W swoim organizmie oczywiście. I teraz uwaga. Wysoki poziom melatoniny wstrzymuje produkcję kispeptyny, natomiast wysoki poziom leptyny ją powoduje. Kojarzy się wam to może z jakimiś problemami, które ma nasza cywilizacja? Po pierwsze, jesteśmy uzależnieni od patrzenia w ekrany, co zapewnia nam niski poziom melatoniny. Pokolenia smartfonów mają większe problemy ze snem niż wszystkie poprzednie. Po drugie, jemy tłuste, niezdrowe jedzenie i jesteśmy coraz grubsi, więc mamy wysoki poziom leptyny. Potwierdzono, że dojrzewanie zaczyna się wcześniej u dzieci otyłych i tych mieszkających bliżej równika. Ale na szczęście dla wszystkich dzieci zachodu dziś każdy ma w kieszeni nasze małe słońce. Jej! No dobra, ale dlaczego akurat taka kombinacja powoduje dojrzewanie płciowe? Świetne pytanie, Masny. Dziękuję, Masny.
Żeby przedłużyć gatunek, trzeba mieć dużo dzieci, prawda? I jest to problematyczne, zwłaszcza gdy jesteś zbieraczem na sawannie, ponieważ niestety przez większość naszej ewolucji wokół nie było zbyt dużo jedzenia i trzeba było nie walczyć, zwłaszcza zimą. Zatem nasz organizm wymyślił taki trik, zwany adaptacją, że dojrzewanie płciowe połączył po pierwsze z informacją, że mamy już w organizmie wystarczającą ilość tłuszczu, czyli damy radę wykarmić dziecko, tak? Wyższy poziom leptyny. Po drugie, że dni stają się dłuższe, zatem idzie lato i spada poziom melatoniny. Dobra robota, homo sapiens! Pachowo tak się złożyło, że nasza cywilizacja trochę nie zgrała się z genami, którym trudno wytłumaczyć, że jedzenie jest teraz dostępne dosłownie wszędzie, a zabawa zaczyna się dopiero, gdy zajdzie słońce. Oczywiście mogliście zorientować się, że ta kombinacja dotyczy mocniej kobiet, które rodzą dzieci. Ale Steinberg wspomina, że gdy w społeczeństwie kobiety miesiączkują wcześniej, to i u mężczyzn dojrzewanie zachodzi szybciej. Ale spokojnie, to nie wszystko, ponieważ szybsze dojrzewanie powodują też substancje zaburzające pracę i produkcję hormonów, na przykład bisfenol. I chyba nie mogliśmy trafić gorzej, ponieważ jest on używany przy produkcji plastiku. A z tym mamy niestety spory problem i nie potrafimy sobie z nim poradzić. Kolejnym możliwym powodem przyspieszonego dojrzewania, choć tutaj nie ma jeszcze wystarczającej ilości badań, jest stres wywołany na przykład rozstaniem rodziców lub po prostu ich kłótniami albo presją. Książkę Age of Opportunity wydano w 2015 roku i według estymacji dochodzimy obecnie do etapu, gdy dojrzewanie będzie trwało 20 lat. To, jak widzicie, nie jest spowodowane lenistwem czy wybrednością młodzieży, tylko głębokimi zmianami w dzisiejszym świecie. Ale wciąż pozostaje pytanie, dlaczego to w ogóle jest problem, tak? Dłuższe dojrzewanie może być fajne, prawda? I tak i nie. Podczas dojrzewania nasz mózg rozwija się w trzech fazach. Pierwsza to tak zwany start silnika, około 11-13 lat. Tak, to jest rozpoczęcie dojrzewania seksualnego. Doświadczamy bardzo silnych emocji. Zawody są jeszcze smutniejsze, zakochania są bardziej intensywne, mocno przejmujemy się opinią rówieśników, jesteśmy pochłonięci nowymi doświadczeniami, tak? Po prostu szukamy wrażeń. Gdy kończy się nasz rozwój seksualny, zaczyna się druga faza, budowa hamulców. Kształtujemy umiejętności podejmowania trudnych decyzji, rozwiązywania problemów, planowania. Mija tak zwana faza buntu i zaczynamy być racjonalni. Na tym etapie nasze myślenie w zasadzie nie różni się od sposobu myślenia rodziców. A jednak wciąż podejmujemy wiele głupich i ryzykownych decyzji. Faza trzecia, od 16 do 20 nie wiadomo którego roku życia, to tak zwane osadzenie wykwalifikowanego kierowcy za kierownicą. Pomimo, że w drugiej fazie mamy już w pełni działający racjonalny umysł, to nie zawsze potrafimy z niego, a czasami nawet nie możemy z niego skorzystać. Dopiero w trzeciej fazie zyskujemy większą samokontrolę. Stajemy się lepsi w patrzeniu na długofalowe konsekwencje naszych decyzji. Uczymy się opierać presji otoczenia, a na nasze działania nie działa już tak mocno stres czy podniecenie. I te fazy są wyjątkowo logiczne, gdy przypomnimy sobie o funkcji dojrzewania płciowego, którą jest posiadanie dzieci. By zdobyć partnerkę, trzeba czasem udać się do innej wioski, zaimponować jej, zrobić coś ryzykownego, nieracjonalnego. Teraz to brzmi głupio, tak? Bo wszyscy mamy spodnie i potrafimy pisać, przynajmniej niektórzy, ale przez większość ewolucji obowiązywały takie reguły i to działało. Dzisiaj wchodzimy w etap emocjonalnego rozchwiania coraz wcześniej. Natomiast moment, w którym potrafimy powiedzieć nie i oprzeć się pokusie, jest coraz dalej. Doktor Lawrence porównuje dojrzewanie do prowadzenia samochodu z czułym pedałem gazu i kiepskimi hamulcami. Im dłużej pozostajemy zawieszeni w tym okresie, tym jest większa szansa na nadużywanie substancji, uzależnienia, depresję, otyłość, agresję, wypadki. Choć ma to też swoje dobre strony, o których również Wam opowiem. Widzicie już, jak ograniczone jest zrzucanie tylko na młodych ludzi winy za ich problemy i na przykład jak niebezpieczny jest brak edukacji seksualnej w czasach, gdy ludzie rzeczywiście dorastają coraz wcześniej i to nawet w czysto biologicznym sensie, a nie wspomniają nawet, jaki wpływ ma na to internet. Ale i tak nie zdążyłem Wam też powiedzieć, dlaczego słodycze są najlepsze, gdy jesteśmy nastolatkami. A wiecie dlaczego? Ponieważ do tego wrócimy. Muszę po prostu skończyć tą książkę i zrobić z niej jeszcze co najmniej jeden odcinek. I wiem, że jestem Wam jeszcze winny drugą część grzybów i lotów w kosmos. Pamiętam o tym, ale
czasami potrzebuję się w jakimś temacie podszkolić, trochę go dłużej przemyśleć, może dorosnąć. Ale spokojnie, wrócę do nich. A do dojrzewania szybciej niż myślicie, bo naprawdę ten temat mocno mnie wciągnął. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał i rośnijcie. Duzi i mądrzy.